Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Startujemy! Każdy dzisiaj wygrać może, komu szczęście dopomoże. Czy to będę ja? O, wiecie co? Właśnie mi się przypomniało, jak oglądałem poprzedni odcinek z trybu Fortnite, to niestety nie udało mi się zrobić pojedynku kupa kontra kupa. Musimy to poprawić. Musimy to, kurde, poprawić dzisiaj. Mini Cooper S. I zmieniamy go na Galanta, proszę bardzo. Taka poprawa. Nie no, ale musimy. Czyli co, zakładam, że przegram i że będę musiał grać od nowa. Nie no, nawet jak wygram, to zaczniemy sobie od nowa grać, dobra? Tak zrobimy, no. Co to tak? Co to tak? Galant. Widziałem Galanta ostatnio, ale to był nowszy model. Ten to jest tutaj starość, jest jakiś, nie wiem, 94 rok? Nie no, czwarty może nie. Może koniec 90-tych lat. Starość. Co najmniej 20 lat wieku ma. Ale fajne auto, no. W każdym razie ja widziałem w rzeczywistości jakąś usportowioną wersję nowszego tego Galanta. Kiedyś z tym samochodem wiąże się taka historia, że jak kupowałem swoje pierwsze auto, to właśnie myślałem o Galancie, który był dosyć taki popularny. No i to tyle, jeśli chodzi o historię Galanta, bo ja już zmieniam auto jak skarpetkę, no. Bierzemy Mitsubishi, oczywiście dużo szybsze z czwartego poziomu, także tutaj nie ma co się długo zastanawiać, brać i katować. Tak. Na razie nikogo nie widzę tutaj na radarze moim, ludzkowym. Co jest? Bo nie, ręczny mi nie działa. Nie działa mi patrzenie w tył. Muszę sobie kierownicę ustawić. Mam nadzieję, że nikt mnie w tym czasie na pojedynek nie wyzwie. Zapisujemy. Tutaj mam takie moje nietypowe ustawienia kierownicy. Ale wtedy mi wszystko jakby działa, dobra. Działa, działa. Działa patrzenie do tyłu. Działa patrzenie do tyłu. Specjalnie sobie to kiedyś... Pamiętacie, jak sobie to ustawiłem, czy nie pamiętacie? No, był tam jeden taki odcinek, kiedy mówiłem, że muszę sobie coś takiego ustawić, bo nie wiem czasami, co się z tyłu dzieje, a to bardzo, bardzo pomaga. No, nie mam tutaj takiej gałeczki, żeby móc się rozglądać gdzieś na lewo i prawo. Ja mam taką specjalną klawiaturkę, ona nazywa się Logitech G20... Nie, sorry, G13 bodajże ona się nazywa. Ja ją kupiłem właśnie z myślą o tym, żeby móc tą gałką się rozglądać na lewo i prawo. I to kupiłem do zupełnie innej gry, nie kupiłem tego do Fordzy. Wiecie co, ja to mam nawet na wierzchu, to ja sobie może... Już wam pokazuję, jak to wygląda. To wygląda sobie tak. Kupiłem nawet używaną, nawet nie kupowałem chyba nowej, nie pamiętam już. I to ja, bo... Wow, ile tu tych mrówków, zaraz mi pokażę. Co jest? Mini wyzwało mnie na pojedynek? Czekaj, to muszę na miniacza zmienić w takim razie. Musimy zrobić kupa kontra kupa pojedynek. Co on zrobił? Ej, o co mu... Co jest? I czemu on jedzie po offroadzie? On chyba nowy w tym trybie jest. On... Zjedź na asfalt, gościu. Jest najdłuższa prosta chyba w Fordzie Horizon, taka prosta, że prosta. Kości jedzie po offroadzie. Ej, to jest chyba jakiś początkujący gracz. Podjechał do mnie, myślał, co ten przycisk robi? I proszę bardzo, jedziemy. No dobra, nie wiem, czy dobrze zjechałem, bo może to się skończy w mieście? Chyba nie. To będzie chyba na autostradzie końcówka. Bo ja tu szóstkę mam nawet. O, coś tutaj. Ale nie, chyba dojadę tędy. Pewnie, że tak. Koło ciągnika driftem. Proszę bardzo. No, co się stało z samochodem? Dobra, i tak go zmieniam. Niech już sobie następny właściciel go wyklepuje. Co my tutaj mamy do wyboru? O, dobrze. Więc tak, wracając do tej klawiaturki. Ona jest fajna. Wszystkie te przyciski tutaj są programowalne. To jest naprawdę super klawiaturka. Ona już nie ma wsparcia, ale sterowniki od Logitecha dalej jakby z nim działają i można sobie jej używać. Natomiast ona ma tutaj coś takiego malutkiego, widzicie? Taką gałeczkę. Gałeczkę, dupeczkę. Ty, a może bym teraz nawet podłączył? Forza mi nie wybuchnie? O kurde, ktoś mnie znowu goni. Wow, poczekaj. Co to tutaj? Dawaj! Ojej, nie ten przycisk nacisnąłem. Chciałem go strąbić. O kurde, polowanie na mini Coopery. Jest, mam go.
po co żeś się tu pchał, gościu? Z daleka widziałeś, który mam poziom samochodu. Ja nie odpuszczam, nie ma opcji. Mini Cooper mnie wezwał. Gdzie on? W drugą stronę w ogóle pojechał. Co ja za graczy trafiłem? Z jakiegoś Tajwanu czy coś? Jakiś nowicjuszy? Nie mam pojęcia. Ciśnie. Nie mam pojęcia, ale jakoś dziwnie grają w tym meczu akurat. W ogóle miałem taki jeden mecz, który mi się wczytywał i mi się nie wczytał. Mieliście tak kiedyś? Musiałem grę restartować, bo nie mogłem nic zrobić. Czekałem 10 minut, aż mi się wczyta i nic się nie działo. Nie wiem, skąd to się tak zrobiło, ale się zrobiło. No i czasami tak przykro jest w wodzie, nie? Ale ogólnie gra działa bardzo dobrze, ta Forza. Jest naprawdę tak wykonana 110%, jeśli chodzi o jakość. Tak patrząc na nowe gry, o właśnie, opowiem wam o jednej grze, którą sobie ostatnio odpaliłem. Jeśli tak porównując do nowych gier, jakie teraz wychodzą, no to Forza jest, o Jezu, to jest must have dla każdego zapaleńca. W ogóle gier, już nie mówię o tym, że tam samochody czy nie samochody, ale naprawdę to jest must have, dlatego że po prostu jest dobrze wykonana, jest ładna. Ale to nie chodzi nawet tylko o grafikę, jest dobrze zoptymalizowana, działa na słabym sprzęcie, każdy może sobie w nią zagrać. I obecnie kosztuje niedużo, więc kurde, brać nie żałować, grać w eliminatora. Także grałem sobie ostatnio w Watch Dogs Legion, kojarzycie taką grę, nowa wyszła od Ubisoftu. I wiecie co, okej, tam ludzie robią filmy, gdzie ta gra naprawdę wygląda fajnie i... Chodź. Dobra, zobaczymy, w którą stronę będzie. O, niedobrze. Jego samochód też nie jest słaby. W każdym razie pograłem sobie chwilę w tą grę i ona naprawdę wygląda fajnie. Ten London wygląda fajnie, pojeździłem sobie różnymi rodzajami samochodów. Jest tryb autonomiczny, prawie każdy samochód w Watch Dogs Legion ma coś takiego, że naciskasz sobie jeden guzik i samochód jedzie sam gdzieś tam po drodze. Pewnie jak się wyznaczy mu jakąś trasę, to będzie po tej trasie jechał do celu, nie? Ale ja nie wyznaczałem trasy i sobie po prostu gdzieś tam jeździłem po mieście, potestowałem różne pojazdy. No i powiem wam, że ja lubię ogólnie GTA, lubię takie wyścigówki. To w Watch Dogs mi się słabo grało ze względu na to prowadzenie pojazdu. Sposób strzelania w tej grze jest taki, że na przykład możesz komuś sprzedać 3 headshoty i gościu dalej będzie żył, w zależności od tego, który ma tam poziom, nawet jak nie ma kasku, żadnego hełmu. Jest to takie, no, słabe jak dla mnie i ja nie lubię tego typu gier. Natomiast fajny jest tam nawet klimat, mamy tam możliwość przebierania naszej postaci i to jest ogólnie ładna gra. Ale jeśli chodzi o te takie aspekty, wiesz, typu fizyka, czyli to jak zachowują się pojazdy, zachowują się postacie, jak te pojazdy reagują na siebie. Ogólnie pojazdy są bardzo wytrzymałe, potrafią wytrzymać kilkanaście zderzeń od czołówki z, nie wiem, ścianą. Który poziom ma ten pojazd, co tutaj jest? Nie wiem, mój chyba jest lepszy. Nie, kilka zderzeń, możesz się zderzać z kim chcesz na ulicy i samochód dalej będzie jeździł, nawet jeśli wykonany jest praktycznie z samego szkła. I to mnie tak kurde razi mocno, nie? Uraziło mnie to w tej grze. Kurde, ale gościu... Będzie trudno. Dobra, wjechałem na drogę, jest dobrze. Nie, tak mnie uraziła ta gra i po prostu ją odinstalowałem. Jakoś tak. Myślę, że nie dostarczyłaby mi tego, co bym chciał. Podoba mi się to, że jest tam otwarty świat, że możesz sobie robić różne rzeczy, że możesz tam odkrywać. Może jeszcze kiedyś do niej wrócę tam w wolnej chwili i sobie pogram. Ale tak wiesz, jak więcej się pogra w takie dobre gry, naprawdę jakościowo fajne, no to jakoś tak nie chce się już sięgać po te, powiedzmy, gorsze. A ja ogólnie bardzo kibicuję Watch Dogs, serii Watch Dogs, ze względu na to, że przydałaby się jakaś solidna konkurencja dla GTA, nie uważacie? Żeby to nie był taki monopol w kwestii symulatorów, takiej rozgrywki, wiesz,
wolnej, nie? Taki symulator, powiedzmy, życia w przekrzywionym świetle. Przydałaby się jakaś taka solidna konkurencja i ja kibicuję Watch Dogs od samego początku, żeby naprawdę to była taka mocna, mocna seria, nie? Ale... Oj, chyba trafiła kosa na kamień, bo goście tutaj ma 6 poziom i ładnie się już wykręcił w stronę celu. Może być mi trudno go podgonić. Zwłaszcza jak będę chodzą czas na trójce. Dobra, dawaj GTR, pokaż co potrafisz. Musimy tu skręcić, nie trzeba. O, shit! O, niedobrze! Ja przed całą metą najgorzej! Wiecie co? Podłączę sobie to chyba. Tą klawiaturę. Teraz mam chwilę czasu, ale mnie tak pokonał, kurde, tak mnie to boli. Zagadałem się trochę, ale i tak, jak w sumie jak gadałem, to pokonałem 3 przeciwników chyba, nie? Patrz, mam taki kabelek, bardzo długi kabelek jest w ogóle. Możecie sobie zaprogramować te przyciski jak chcecie, tam dużo rzeczy można z tym. O, już się świeci. Chyba będę miał sterowniki do tej klawiatury zainstalowane. I gałkę nie w każdej grze da się skonfigurować. Świeci się, widzicie, G13 działa normalnie, muszę ją tylko wyczyścić i ją po prostu sprzedam, bo ja jej tak to nie używam. Zgasło. Tak, muszę... Nic się tu w grze nie robi dziwnego. Muszę zainstalować sobie, wiecie, sterowniki inne do niej, bo nie mam chyba zainstalowanych do... Chociaż powinienem mieć, bo mam przecież mychę z Logitecha. Może nie działają. O, ta gałka ma nawet przycisk, tu są 2 przyciski. Tutaj możecie sobie makra ustawiać różne, tutaj macie jakieś różne funkcje, podświetlenie. I tyle, to jest fajna rzecz, kładziesz sobie tak rękę. Możesz też na niej grać, nie? Używać jej jako normalnej takiej klawiatury. Ustawić sobie wsad i robić fajne rzeczy. To jest dobry sprzęt, kurde. O proszę, ktoś tutaj samochodu szuka. Ktoś tutaj sam... Co? 7 poziom, kościu! Nie, ja mam tylko Subaru! Uciekaj z tym! O ja, jaki mam taki shitbox. Przecież on mnie zaraz tu rozwali, on ma audycję z 7 poziomu, skąd? To jest początek meczu. On wyczarował jakiś Harry Potter zasrany. Zespawnował sobie, mówię wam, jakieś kody do tej gry. To jest początek meczu, ja dopiero co zacząłem. On już 7 poziom, ale wziąłem sobie, znaczy tak, ta Subarka mi się bardzo podoba ogólnie z wyglądu, to jest fajny samochód, strasznie go lubię, ale wiem, że Subaru, tak żeby w rzeczywistości mieć, nie są zbyt dobre samochody, często się psują. Ooo! On się też tu rozwalił, mogłem jakoś to łukiem wziąć. Byłaby szansa to wygrać. Pamiętacie na poprzednim odcinku, jak wygrywałem tak ze 2... Co, znowu się rozwalił? Kościu, co ty na kamerze z zderzaka jedziesz, czy jak? Nie, no nie ma szans, 7 poziomem tu pod górę. Cisnę na tej trójce, ale to wiesz, jak zwolniam w tempie w porównaniu do tamtego gościa. By się jeszcze wywalił na dach, czy coś. O, słabo. Oglądaliście w ogóle poprzedni odcinek? Czasami się zdarza, że trafiam na eliminatorze jakichś graczy z polskim nickiem typu Tomek, typu jakiś Dawidek. I na poprzednim odcinku spotkałem jakiegoś Dawiderka, Dawidka, nie wiem jak on tam miał dokładnie nick. I jakiegoś chyba Tomka i jedna z tych osób pisze mi w komentarzach pod ostatnim odcinkiem z eliminatora, że mnie spotkała w eliminatorze, to chyba Tomek mnie spotkał, no. Także fajnie jest was czasami tutaj spotkać w eliminatorze. Najlepsza beka była, jak właśnie sponsor nas mnie spotkał w eliminatorze. Bo to jest raz na milion może się zdarzyć, że ktoś cię spotka w tym trybie, naprawdę. Się zdarza mega, mega rzadko. A my jeździmy sobie Bugatti Veyronem policyjnym. Niektóre samochody mają możliwość zainstalowania sobie kogutów właśnie na dachu i Bugatti Veyron jest jednym z tych samochodów. Można jeszcze do Mitsubishi Evo 9 zainstalować. Można jeszcze do na przykład Aventadora specjalnej wersji z 19 roku. No chyba SV to jest Aventador. Jeszcze do wielu innych samochodów można poinstalować te koguty. Tutaj w eliminatorze też macie kilka właśnie takich autek, które możecie sobie kupić normalnie w salonie i do nich sobie takie koguciki zainstalować. A my startujemy, no i myślę, że to jest dobry moment, by zrobić pojedynek kupa kontra kupa, ale z drugiej strony, jak będzie tutaj mocny drop,
to bierę go. Jak będzie tu taki... O, czwarty poziom, dobra, nie, nie mogę tego przeboleć. Musimy go zabrać. To jest 14 rocznik Gulfa. Proszę bardzo. Jedziemy do walki. Powiedzcie mi, jak to jest, że niektórych graczy trzeba tak strasznie długo czekać, aż się zrespawnują po wyborze samochodu. Ja jak wybieram ten samochód, to mam od razu wczytany, od razu mogę jechać, nie? Jak ktoś bierze samochód z tego dropa. A niektórzy mają tak, że trzeba na nich czekać nie wiadomo ile. I... tak miałem na chyba ostatnim odcinku. Coś takiego było, nie? Że strasznie długo czekałem i chyba właśnie na... jakiegoś... polski nikt chyba był to. O, tutaj na przykład gościu sobie wziął dropa i proszę bardzo, już działaj. Piąty poziom, piąty kontra czwarty. Makan! O nie! Jeszcze pojechał w dobrą stronę, ale spoko, mamy 2 mile do celu. A ja mam Golfa. Nie no, nie ma dużej różnicy jeśli chodzi o poziomy, ale Makan jest trochę lepszy na offroady mimo wszystko. Zobaczcie, jak mi skacze ta Gulfina. O nie, dobrze, niedobrze. Ciśniemy, bo tu chyba będziemy musieli przez las skakać. Tak. Nie będzie przypominało jazdy, to będzie jeden wielki skok chyba zaraz, bo tu będzie blisko, zdaje się. No tak. Dobra, punkt jest daleko, jest szansa jeszcze tu wygrać. Mówiłem, że tu będzie ten skok i tu jest loteria. To jest po prostu loteria, co się stanie. Zaufajcie mi, chodźmy na asfalt. Chodźmy na asfalt. Nie jestem pewny, czy to aż taki super dobry pomysł. Ale teraz już muszę na pewno to skręcić. Patrz. Chyba typa. I przez las jeszcze kawałek, także mam szansę. O nie. Maka mi się sprawił celu. Pobiłem go! Pobiłem gościa w maka... Ale to było... Ja, ale musi mu być... Nie mam z dużego wyboru. Musi mu być mu przykro. Mi było tak przykro, bo ja nieraz tak przegrałem przed całą metą, że coś tam źle skręciłem. I on tutaj chyba pojechał sobie tą drogą, zamiast na przełaj cisnąć. Golfiną porobiłem Makana. Czemu nie mogłem wybrać innego samochodu? Musiałem wybrać Makana. Ktoś już ma Urusa. Siódmy poziom. Gościu, jak oni to robią, że mają tak szybko te samochody? Powiedzcie mi, gdzie zrobiliście najlepszy drop samochodu w Eliminatorze? W którym miejscu mapy? Bo ja chyba ani razu nie miałem siódmego poziomu. O, dobra, Mini Cooper, ja ciebie nie wyzywam. Tego dawaj. Pyk. O, i to jest pojedynek. Tylko nie w tamtą... O, nie! Czemu tutaj? Choroba. Zobaczymy, co jest bardzo ten Makan. Cooper. Kurde. Myślę, że na asfalcie powinienem być szybszy. Także dobrze, że on jedzie też asfaltem. Mógł pojechać tymi offroadami trochę. To by lepiej na tym wyszedł. Ale skoro chce tak. Tak, właśnie chyba wjeżdża na offroady. Skoro chcę tak, to ja będę na tym korzystał. Zobaczcie, teraz sobie ładnie pojedziemy tutaj dookoła. A on przez te lasy na bank nie pojedzie szybciej. Choćby nie wiem, co zrobił. Jakby od razu pojechał offroadem, to by zdecydowanie lepiej na tym wyszedł. Ale teraz to już nie ma szans. Teraz już nie ma szans. Źle podjęta decyzja. Gościu, dobrze dla mnie. Idziemy sobie po wątku. Tutaj mamy sporą przewagę, jadąc sobie asfalcikiem, nie zderzając się z niczym, mam nadzieję. Także musimy sobie spokojnie jechać, byleby się nie zatrzymywać do zera. Będzie super, nie? Ktoś mnie tam goni, kurde, ktoś za mną jedzie, czy coś z tym? Traktor mnie goni. Czemu? O co mu chodzi? Zły jest, czy jak? Nie, ja wiem, że wy tutaj możecie spotykać, bo słuchajcie, odcinek obejrzy tam parę tysięcy osób, nie? Ile tutaj jest tych wyświetleń? 20 tysięcy? Dobrze wybrałem, dobrze. No to parę tysięcy osób sobie obejrzy te odcinki, nie?
to już się trochę robi w tym eliminatorze. Co ty robisz, gościu? Drugi poziom, ja nie chcę z tobą walczyć. Takie pojedynki nie są ciekawe. Zobaczymy, co wymyśli. Tak, dobrze zrobił, że pojechał na asfalt. Oczywiście nie będziemy mu dawać jakichś tam form, nie, to tak się nie robi. Ja na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś tam dojedzie przed metę, ktoś mnie tam zna, nie, i ktoś się tam ścigam z nim na online i ktoś mi daje wygrywać, wiesz, staje przed metą, to jest totalny brak szacunku dla przeciwnika. Więc cały czas daje z siebie wszystko, jakby to był, jakby on miał Bugatti Veyrona, czy tam jakiegoś Aventadora. Tak, ścigać się cały czas na pełno, ale właśnie teraz, bo mówiłem wam kiedyś coś takiego, że jak wygram sobie chociażby jednego eliminatora, już nie będę robił tak, że będę wyzywał tych słabych na pojedynek, tylko będę wyzywał od takich po prostu mniej więcej z mojego poziomu. Jak będzie, jak ja na przykład będę miał takiego Porsche Cayenne i będzie jechał sobie jakiś Mini Cooper, to go nie będę brał na pojedynek, będę go po prostu ignorował, a poczekam na jakiegoś lepszego gracza. Grabowski? To był Polok? Chyba Polok to był. Siódmy poziom. Proszę bardzo, urusik, ładnie brzmiący. No i jedziemy atakować, kurde. O, tu kogoś mamy. Który masz, gości, poziom? No, ty masz dobrą furę. Masz dobrą furę, ciebie możemy tutaj. Ósmy poziom, patrz. Ciśniemy. Gdzie jedziemy? Jak to było tutaj? Musimy jechać tak jak on. Ale blisko, ale blisko. On ma dobrą furzynę, dobrą ma. O kurde! Jedź makan, jedź. Dobrą ma furzynę. Jak tu dobrze skoczy, to po mnie. Ale pojechał źle. No jednak dobrze. Nie, rozwalił się. Tu się skacze. O, jednak chyba da radę. Kurde, skurwa dziecki. Ale miał dobry samochód. O, i to są pojedynki, nie? Jak ja bym wziął takiego Mini Coopera na pojedynek, to jest wstyd. To jest wstyd. Ja rozumiem, że tam ktoś, kto pierwszy raz gra i chce sobie coś tam powygrywać. Spoko. Ale jak już ktoś tyle razy tego eliminatora i raz wygrał, to już powinno się wyzywać takich, wiesz, mocniejszych graczy, nie? Takich, żeby dać im w kość. Wtedy to jest taki emocjonujący pojedynek, nie? No tak to rozwalić Mini Coopera jakimś dobrym samochodem, to nic trudnego. Chyba że ktoś, jakiś Mini Cooper, bo też się tak zdarza. Na przykład ja mam jakieś super auto, a ktoś mnie wyzywa na pojedynek Mini Cooperem. No to kurde, no pojadę, no i pojadę na najwyższych obrotach, tak jak wam mówię. Bez jakiejś tam ulgi podatkowej. Jedziemy. Ale fajny samochód. Mi się strasznie podoba jego dźwięk. Ten samochód, takie pierwszą przygodę z tym samochodem w grach wyścigowych miałem chyba w Need for Speed Hot Pursuit z 2010 roku, którego remasterowana wersja pojawia się jakoś teraz, nie? Będzie można sobie ją też przetestować. Zastanawiam się, czy będzie działała na kierownicy ta gra, bo nigdy nie grałem w nią na kierownicy i nie wiem, czy to dobry pomysł grać w nią na kierownicy, bo to jest jednak gra typowo napada, jest to arcade'ówka taka 100%. Ale tam miałem pierwszą taką styczność z Bugatti Veyronem, bo on był w takim DLC i pamiętam to taki zwiastun, jak wprowadzali tego Bugatti Veyrona do gry, jak on w pewnym momencie jechał na takiej długiej prostej, tak pierdnął i tak poszedł. O ja, to była najlepszy zwiastun promocyjny DLC ever, jaki widziałem. Naprawdę, świetny był ten Need for Speed. A dobra wiadomość dla nas jest taka, że studio odpowiedzialne za tamtego Need for Speeda ponownie bierze się za serię Need for Speed i będzie tworzyć kolejne NFS-y. To jest fantastyczna wiadomość dla nas, zapalańców. I mamy tu kolejny, patrz, Porsche Ka. Na samym starcie, gościu, bierzemy, to się nie ma co zastanawiać. Dobry samochód 6 poziomu, tam jeszcze mamy następnego dropa. Co tu jest? Shit! What? 7 poziom? To już wiem, jak oni to zdobywają, oni po prostu robią jakieś dropy na samym początku. Pierciawe mamy. Zobacz. To jest dobra produkka. Pojechałem kawałek dalej, proszę bardzo. Ford Focus z 17 roku, 5 poziom.
też dobry dropik, jak na sam start. Takie dropy blisko siebie. Mogą od razu tą podszawkę wziąć, ale z drugiej strony zabrałem komuś tamtego dropa dobrego. I teraz, no, mogę liczyć na to, że nikt go nie zabierze. Więc wyeliminowałem dwa dropy, jestem zły, ale... ale przynajmniej nie będę miał teraz, powiedzmy, słabszych przeciwników, nie? Właśnie, patrząc na to, co mówiłem przed chwilą, to jednak lepiej jakbym miał tych, kurde, lepszych, nie? Idziemy szukać kogoś. Popatrzcie, tylko trzy pojedynki i już będę miał samochód z 10 poziomu, a to jest początek meczu. Zróbcie dzień, kurde, w tej chodzie. Weźcie jakoś tak... Napiszcie jakiś komentarz. Włączcie dzień albo jakąś komendę wpiszcie w komentarzu na YouTubie. Może uda się włączyć, no... Coś nie działa. Kogo my tu mamy? Kto tutaj się ukrył? Kto się tu ukrył? Gościu, chcesz walczyć? Piąty poziom, no. Może wygrać, może wygrać. To jest też dobra pula. Tutaj mamy jakiś mały silniczek w tej Porsche'awie. Trzeba go na niskich obrotach, na wysokich obrotach trzymać, na niskich nie chce jechać. No dobra, no. Chciał pojedynek, to chciał. Ja będę tak robił, nie? Że takich mocniejszych tylko, jak będę miał dobre auto, to mocniejszy będziemy brać do pojedynku. Piąty poziom to jest jeszcze nie wstyd. Ale jak już bym takiego Mini Coopera brał na pojedynek, mając siódmy poziom, no to już jest trochę wstyd, nie? Robiłem tak, nie powiem, ale... No po prostu myślę, że to jest takie mało ciekawe wtedy, nie? Jak się cały czas ciśnie i szuka tych słabszych graczy. A niektórzy tak robią nawet. Ja teraz gram dużo w grę Overwatch, kojarzycie ją? No pewnie nie, to jest gra od Blizzardu. I to jest taka strzelanka, gdzie jak chcesz, to możesz sobie strzelać. Jak chcesz, to możesz sobie robić inne rzeczy i jakby za każdym razem się fajnie bawić. W każdym razie, tam gracze sobie tworzą nowe konta po to, żeby mieć słabszych graczy. Dostęp do słabszych graczy, żeby można było łatwo ich eliminować. Wygrywanie takie w kółko jest strasznie nudne. Wolę na przykład częściej przegrywać, niż wygrywać w tej grze, dlatego że przynajmniej jak przegrywam, to się czegoś nowego nauczę, albo wiem, że trafiłem na naprawdę dobrych graczy, którzy wymiatali, nie? I mój skill się w tej grze, powiedzmy, zwiększy. No, a tutaj w Fordzie no nie ma wyboru, nie ma żadnego matchmakingu, możesz trafić na gracza, który w Fordzie spędził 3 lata. Prawie 3 lata ma ta gra. Tak? 2008... Nie, dobra, 2 lata. 2 lata, w październiku minęły 2 lata. Teraz leci trzeci rok. No to już, wiecie, to już nie jest taka moda, jak nie patrzeć. A dalej wygląda za jedną. Jest to... Co się stało z moim autem? Koło mi się... O ja, nie chciałbym się tak wywrócić podczas pojedynku. Wow. Nic nie widać, kurde. Musimy poczekać do dnia chyba. Kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? Co to tam ciśnie? Mini Cooper. O, przepraszam. Nie chciałem. Ja go nie widziałem, ja po prostu pędziłem. Jeszcze raz na niego wpadłem. Nie, no to by była przesada, gdybym go wyzwał na pojedynek, nie? Ja mam 8 poziom, ten samochód jest naprawdę szybki, to jest off-roadowy... O! Jak to był ten... Sokół Millennium, o! To jest off-roadowy Sokół Millennium, no. Ciśnie, ale jak się nim wrócisz, to jest lipa. Z tym, że wrócić jest go ciężko. Co to? Ej! O! Toyota Supra, dobra. Is that Supra? A tutaj na asfalcie może być różnie mimo wszystko. Ale Supra jest wolna. Dobra, jedziemy. Ja go nie chciałem brać. Który on ma poziom? Czwarty? Ja go nie chciałem brać na pojedynek, ale skoro on chciał, spoko. Pojechał na ten, na przełaj. Tutaj sobie tylko skrócimy cyk. Coś mi tam gościu robi. Dobra, jednak źle, że wybrałem ten asfalt, bo tutaj już jest meta. Na autostradzie się kończy. Proszę pojedynek, ale musimy tutaj mostu minąć. Ops. Dobra. Tak, widzieliście, Mini Coopera nie wziąłem na pojedynek. Myślę, że to jest lepsza opcja, nie? Zaraz się trafi tak gracz, który będzie miał
lepszą furę do ścigania się. I proszę bardzo, ja już będę miał 9 poziom. BMW M4 z 16 roku. Nie jeździłem tym samochodem w eliminatorze jeszcze. A tu kogo mamy? Audice. Audice, dawaj. O kurde, zablokowało mnie to. Dobra, ja od razu cisnę na asfalt chyba. Nie wiem, czy to dobry wybór jest. Kurde, bo ta Audica poszła tym offroadem jak szalona. A to już jest tu, o fuck, źle. Źle pojechałem. Ta BM-ka mnie porobiła chyba w ostatnim odcinku, nie? Ja miałem jakieś Ferrari. Ty, co się gościu rozmawia? What? Dawaj. Co się stanie? Nie! Było blisko, gdzieś się gościu rozwalił. Nie wiem, co się stało. O boj, ej, było blisko. Ta BM-ka jest naprawdę szybka. Mogłem spróbować zredukować jeszcze bieg. Na końcu, może jakoś bym dojechał. To jest dobre auto. To jest dobre auto, kurde. Tutaj na tym eliminatorze naprawdę bardzo, bardzo szybkie. Ajajaj. Mogłem jechać na przełaj, nie kombinować z tym asfaltem, nie? I byłoby dobrze. Ech, nawet nagrody nie było jakiejś fajnej. Ostatnio chyba milion dropnął mi w eliminatorze, jak przegrałem. Dobra ta BM-ka jest. Nie jeździłem nią jeszcze ani razu. Bo ogólnie te samochody z wysokich poziomów, no to rzadko się je ma, nie? Bo już są takie samochody, które są przy samym końcu eliminatora. No ja strasznie lubię tą prostą tutaj. Dawno nie jechałem w Fordzie takim szybkim autem. Bo i zrobił ten zakręt jeszcze. Ale to ciśnie. Uwaga, hamujemy murkiem trochę. Trochę tak, trochę srak. Dobrze jest. Ujo! Dawaj Bugatti, łap tą trakcję. Ale to ciśnie. Serio, dawno nie jechałem... O, nie drzewo! Dawno nie jechałem w Fordzie takim szybkim autem jak Bugatti. Serio? Ten samochód jest dostępny w eliminatorze? Musimy go kiedyś dropnąć. Fajnie, że dzisiaj udało się BM-ką trochę pojeździć. Ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hejas!